Siemanko, witajcie na kanale Git, z wami Doman. A co? Dzień dobry. I Burzyk, cześć. Zapraszamy na QWA, czyli Quiz Wiedzy Absolutnej. Pierwszy odcinek naszego nowego formatu na kanale, w którym będziemy sprawdzać wiedzę nas samych. W pierwszym odcinku pojedynek Burzyka i Jacksona, ja jako prowadzący. Tablica, którą specjalnie zakupiliśmy na takie okazje. Oczywiście przegrany w danym pytaniu, ten kto odpowie źle na dane pytanie, będzie rażony prądem. Mamy tutaj prąd. Czuwa nad nami licencjonowany ratownik medyczny w postaci Reksia, który jest za kadrem na dworzu, za oknem. Proszę... Jego to nie rusza, jego trzeba setką. Człowieku. Albo jajco dotknąć. No to musisz trochę podtrzymać dłużej, żeby to zadziałało. O, lele! Dokładnie tak. Przez 2 sekundy trzeba trzymać. Na 80%. To jest narzędzie do tresowania psów, a w tym przypadku do tresowania nas. Dodajmy jeszcze, że na koniec dla zwycięzcy tego quizu nagroda niespodzianka. Jeżeli będzie remis, no to postaram się znaleźć dwie nagrody dla dwóch zwycięzców. Zapraszamy. Za chwilę wyjaśnimy dokładnie zasady QWA. Drodzy widzowie, zasady naszego quizu są bardzo proste. Mamy 10 pytań, 5 kategorii. Dodam tylko, że przed tym pierwszym odcinkiem zrobiłem tylko 4 kategorie i na szybko musiałem dopisać 2 ostatnie pytania. Ale kategorie są płynne. Kategorie są płynne. Możemy mieć inne potem. Tak jest. Powiem tak, w niektórych kategoriach, jeżeli chodzi o te pytania i odpowiedzi, mogą być 4 odpowiedzi, mogą być 3 odpowiedzi, to w zależności od tego, jak mi pasowało. Dodajmy tylko... Ale poprawna jest tylko jedna. Poprawna jest tylko jedna, za każdym razem. Dodajmy tylko oczywiście, że jak w zależności od quizu tutaj będzie inwencja twórcza każdego z prowadzących, bo co tydzień będziemy się wymieniać. Za tydzień chyba Adson będzie prowadzącym quiz, za 3 tygodnie Burzyk jest... Nie ma różnicy, ja za 3, a za 2, nie wiadomo. Nieważne, zobaczymy kto będzie w drugim odcinku. Chcę powiedzieć, że zawsze będzie 10 pytań, ale już jakie będą kategorie, jakie będą pytania, to już tylko i wyłącznie inwencja każdego z prowadzących ten quiz. Ja zrobiłem 5 kategorii. Kategoria YouTube, kategoria sport, film, motoryzacja i muzyka. Kategoria muzyka to jest ta, którą zrobiłem na szybkości, bo zapomniałem wcześniej dorobić. Zasady są też takie, że tak jak mówiliśmy na wstępie, ta osoba, która odpowie źle na dane pytanie, ja to będę weryfikował po tym, jak panowie odpowiedzą, będzie rażona prądem o natężeniu 80% z tego małego tutaj urządzenia, które mamy. Burzyk i Adson będą swoje odpowiedzi zapisywać na tabliczkach, będą siedzieć za każdym razem, jak będą zapisywać do siebie plecami, a ja będę zaznaczał na naszej tablicy, czy Burzyk czy Adson odpowiedzieli prawidłowo, czy źle na dane pytanie. Panowie, jesteście gotowi na rozpoczęcie naszego quizu QWA? Czekaj, oczywiście. Muszę otworzyć to długopisy, a raczej te flamastry w dłoń. Od razu dodam, że pytania są naprawdę różnorakie. No, wiadomo, że jest to wiedza absolutna. Po prostu trzeba posiadać wiedzę absolutną. No. Nie ma wyjścia innego. Z tym się liczymy. Będziecie mieli tak na moje oko kilkanaście sekund. Nie będę tutaj żadnego zegarka uruchamiał, ale jak już uznam, że za długo się zastanawiacie, to powiem stop i koniec. Dobrze? Panowie, kategoria YouTube, pytanie pierwsze. Kto jest najpopularniejszym polskim YouTuberem? Tutaj mamy 5 możliwych odpowiedzi. Freeze, Karol Wiśniewski. B. Blołek, Karol Gonzwa. C. Stu, Aleksander Klus Barton, chyba tak się go czyta. D. Rezigiusz, Remigiusz Wierzgoń. Czy E. Abstrahuje. Wpiszcie, odwróć się panie Danielu od Adsona. Tak, żeby Adson nie widział. Chodzi o liczbę subskrypcji. Dodajmy, że chodzi oczywiście o liczbę subskrypcji. Nie mówimy tutaj o wyświetleniach poszczególnych filmów czy wszystkich, tylko o subskrypcję. Kto jest najpopularniejszy, tak? No jeżeli chodzi o subskrypcję? Proszę o podanie. Adson zaznaczył odpowiedź A, czyli Freeze. Burzyk zaznaczył odpowiedź B, czyli Blołek. I uwaga, odpowiedź jest taka, że najpopularniejszy polski YouTuber ma 4 730 000 subskrypcji. I jest tym to Freeze. YouTuberem jest Blołek. Moi drodzy. Naprawdę? Tym youtuberem jest Blołek, czyli odpowiedź B jest prawidłowa. Oglądam miliony i nie wiedział. Jako ciekawostkę dodam, że Freeze i Rezigiusz... Ciekawostka łapa tutaj. Proszę poradzić prądem na co? Tak, ciekawostka jest taka, że ci kolejni youtuberzy mają w okolicach 4,3-4,2 miliona, czyli są gdzieś blisko Blołka, ale to właśnie Blołek, który swój pierwszy kanał założył w 2009 roku już, a obecny działa od 2011, jest tym najpopularniejszym youtuberem. Na początku grał w gry, obecnie bardziej lifestyle'owe filmiki nagrywa i to jest właśnie ten youtuber, który przed poprzednią kampanią wyborczą nagrał materiał na początku pandemii z Mateuszem Morawieckim, gdzie Mateusz Morawiecki, no tak się o tej pandemii trochę wypowiadał inaczej niż teraz. I jeszcze dodajmy, że Blołek swój pierwszy milion zarobił w 3 lata. Proszę radzić, a co na prądem. Zaraz piszę.
uczynię i honory. I tak, idziemy co pytanie, idziemy na wyższą sekcję do szyi i wracamy sobie. Dobrze, to proszę przyłożyć, proszę teraz chwileczkę podtrzymać. No niestety w tym przypadku, co jest zaskoczeniem, bo Acon jest bardziej obeznany w wiedzy YouTube'owej, ale specjalnie zrobiłem takie pytania, żeby nie było zbyt łatwo. Podchwytliwe było. Podchwytliwe pytanie, czyli do Acona wędruje krzyżyk, do Burzyka wędruje ptaszek. Miała być patologia YouTube'a. Patologia to ty jesteś. Ty jesteś patologią YouTube'a. Drugie pytanie w kategorii YouTube. To ja wszedł razem. A wy razem ze mną. Drugie pytanie, no panie Aconie, teraz już musisz wiedzieć, Drugie pytanie w kategorii YouTube. Kto walczył w walce wieczoru podczas pierwszej gali Fame MMA w Koszalinie w 2018 roku? To jest pytanie tendencyjne, przecież on wszystkie subskrypcje wykupuje na to. Odpowiedź A. Daniel Magical Zwierzyński versus Adrian Polak Polański. B. Michał Box del Baron versus Jakub Guzik Szymański. C. Michał Łysy Bogas Bogawski versus Sebastian Strolowany Nowak. Ja nie znam ludzi, człowieku. A, B czy C? Kto walczył na gali wieczoru, podczas tej gali w walce wieczoru? Możemy? Pokażcie swoje odpowiedzi. Otóż, moi drodzy, w walce wieczoru podczas gali Fame MMA w Koszalinie w 2018 roku walczyli Michał Box del Baron i Jakub Guzik Szymański, czyli odpowiedź B jest prawidłowa. Walka odbyła się na zasadach bokserskich. Nie pamiętam pierwszego. Walka odbyła się, dodajmy, na zasadach bokserskich, a co ciekawe, Box del, czyli Michał Baron oraz Wojciech Gola, znany z Warsaw Shore, są założycielami Federacji Fame MMA. Tak miałem powiedzieć, bo ty mówisz, że to jest jakiś założyciel, to może na pierwszej sam wystąpił. Co, proszę? Wystąpił, ale nigdy nie myślałem, proszę, że... Proszę na będzie... zmianę. Przyłożyć. Czekaj, dogrywamy się, bo... Nie, obaj. No, no przecież... tak, ale... A w tym samym miejscu. Trzymasz troszkę tam? Mhm. O. Poszło? Nie, nie poszło. Wiesz, tak się tak to zrobię. 80% dla Adsona. I stawiamy, moi drodzy, po... A co, zawiodłeś mnie? Dwa z YouTube'a i nie wiedziałeś. Jeszcze Fame MMA, człowieku. No panowie, po minusiku, znaczy po iksiku. Nie ma prawidłowej odpowiedzi, ani z jednej, to ani z drugiej. Chyba na dwójce był Magical. Ja tylko pamiętam, że on nogę złamał. Tak, ale to była druga albo trzecia gala. I tym samym kończymy kategorię YouTube. Zaczynamy kategorię sport. Czy jesteście gotowi na kolejne pytanie? Ja już się odwracam, jestem gotowy. Kategoria sport. Pierwsze pytanie w tej kategorii. Przegram. Który polski skoczek narciarski jest dwukrotnym złotym medalistą olimpijskim, mistrzem świata i zdobywcą Pucharu Świata? A. Piotr Żyła, B. Kamil Stoch, C. Dawid Kubacki, D. Adam Małysz. Kto jest dwukrotnym złotym medalistą olimpijskim, mistrzem świata i zdobywcą Pucharu Jeszcze raz świata? Powtórz ten. A. Piotr Żyła, B. Kamil Stoch, C. Dawid Kubacki, D. Adam Małysz. To powiem ci takie trudne pytanie, niby fajne, ale trudne. No, nie pamiętam. Dobra, no bo tam czas. Dobra. Bo ja to mam wrażenie, że on tam w telefonie siedzi. To jest mój telefon. Nie, mój też. Obydwaj odpowiedzieliście prawidłowo, bo Adam Małysz nigdy nie zdobył złota olimpijskiego. Ale pozostałe medale zdobywał. Kamil Stoch, słuchajcie, oprócz tego, że jest skoczkiem narciarskim, jest wielkim kibicem klubu Liverpool FC. Interesuje się lotnictwem, grami komputerowymi i piłką nożną. Jak można Kamila nie uwierzyć? Nie no. Szacun dla człowieka. No to panu proszę mi dać pierwszego ptaszka. Oczywiście, daję wam po pierwszym ptaszku, czy to Burzykowi drugiego ptaszka. Tobie daję ptaszka, tobie daję ptaszka i macie dwa ptaszki. Potem wracamy. Pytanie kolejne w kategorii sport. Zmieniamy dyscyplinę. Przenosimy się z zimy na bardziej halowy sport. Na jakiej wysokości zawieszony jest kosz podczas meczu koszyków? O jest. 2,90 odpowiedź A, B 3,50, C 3,05, D 3. Oczywiście chodzi o metry. Bardzo, bardzo nie czytałem, powoli przeczytaj jeszcze raz. Odpowiedź A 2,9 metra, odpowiedź B 3,5 metra, odpowiedź C 3,05 metra, odpowiedź D 3 metry. Na jakiej wysokości zawieszony jest kosz podczas meczu koszyków? Jeszcze tak okrutnie to przeczytałeś, że nie jest nawet rosnąco. Ja powiedziałem, że to jest nie pamiętam, który jest który. Dobra, nie, mogę. Wiesz, to i tak strzelasz. To wpiszę te 2,9 coś tam metra. Czyli to była A odpowiedź. Nie wiem, która. Otóż, słuchajcie. A zanim odpowiedź na to pytanie, powiem wam ciekawostkę. Podobno ten sport, czyli koszykówka, wymyślił niejaki James Naismith w 1891 roku. Pierwszy mecz został rozegrany 20 stycznia 1892 roku. I uwaga, to jest, panowie, pierwszy mecz koszykówki zakończył się wynikiem 1-0. Pierwsze mecze koszykówki były bez siatek. Wyobraźcie sobie, że kosz nie miał dziury i po trafieniu sędzia musiał wspiąć się po drabinę, żeby wyciągnąć piłkę. A kosz do koszykówki
W koszykówce, jaką znamy m.in. w NBA, zawieszony jest na wysokości 3,05 metra, czyli odpowiedź prawidłowa to C. Adson miał odpowiedź A, 2,90 metra. Czyli znowu Adson odpowiedział źle i Adson zostanie rażony prądem. Czyli ja kiedyś w życiu meczu... Czyli jesteśmy wyżej, wyżej, poczekaj, bo to trzecia była tu, to czwarta na bark i piąta no na szyję. Teraz. Nie no, tu była trzecia, obaj opowiedzieliśmy dobrze. Mnie ostatnio raziłeś. Ale tu była odpowiedź dobra. A, to te też przechodzą. Uwaga, bo w szczepionkę idzie. Proszę razić. Coś nie zadziałało, a teraz zadziała. Ale ból. Czwarte pytanie. Zobaczcie, co będzie na szyi. Najgorsze. Czwarte pytanie. I tutaj stajemy. A jaka będzie kategoria teraz? Zaraz zobaczysz. Motoryzacja chyba. Albo film. O nie, w filmie to na pewno przegram, to na szyi jeszcze teraz. Kategoria film, tak, dokładnie tak. Kolejna kategoria to kategoria film. To jest kategoria, bardzo proste pytanie, myślę, że będziecie spokojnie znali odpowiedź na to pytanie. Uwaga, kategoria film, drodzy widzowie. W którym roku pojawiła się pierwsza część Gwiezdnych Wojen? Jaki głup. Mamy tutaj największych fanów Star Wars, dlatego to pytanie postanowiłem przygotować. Odpowiedź A. 1985 rok, B. 1977 rok, C. 1995 rok, czy D. 1972 rok. W którym roku pojawiła się pierwsza część Gwiezdnych Wojen? Dlaczego robisz niechronologicznie? To nawet trudno zapamiętać. No. Dlatego, żeby ten quiz nie był zbyt prosty. Jeszcze raz. Odpowiedź A. 1985, B. 1977, C. 1995, czy D. 1972. To jest zanim odpowiedź ciekawostka. Nie wiem, co napowiedzieliśmy. Ty odpowiedziałeś A, a co odpowiedział B. Wyobraźcie sobie, że Harrison Ford, pewnie znacie aktora, Han Solo, słynny, w ogóle nie miał zagrać w Gwiezdnych Wojnach. Był stolarzem, robił drzwi po prostu podczas castingu, ale jeden z reżyserów, ze scenarzystów zapytał, czy aktor nie chciałby tutaj pomóc przy czytaniu kwestii przez aktorów. Mi się okazał najlepszy. Tak się spodobał, że został Hanem Solo, no i pomyśleć, że na początku był stolarzem. Dodajmy, że pierwszy film, który powstał, to była czwarta część, to jest w ogóle bardzo zabawne w Gwiezdnych Wojnach. Była to, ale nie zabawne jest to. Była to nowa nadzieja i jeszcze jedna ciekawostka, wtedy po prostu nazywał się to Gwiezdne Wojny i film był wyświetlany zaledwie w 32 kinach w Stanach Zjednoczonych 25 maja 1977 roku, czyli w tym przypadku dobrze odpowiedział Adson. No nie, na szyję dostanę. Brawo, panie Adsonie, jednak widać, że trochę się na tych Gwiezdnych Wojnach znasz. Dobrze strzelasz w Gwiezdnych Wojnach. Tylko na szyję to trzeba krótko. Gdzie? Nie wiadomo, co to wyjdzie. No co, no skręć szyi, no co wyjdzie. O człowieku, jak mnie koń kopnął. Tutaj zapisujemy ptaszka, tutaj zapisujemy X. To chciałem wygrać, wolałem to wygrać niż te poprzednie cztery. Panie, no pies to ma skóry, sierści, wszystkiego, a mnie tu prosto w aortę strzelił. Dobrze, panowie, jesteście, graszamy dalej. Ale prowadzę cały czas. No jednym chyba prowadzisz. A nie, remis? Jednym. Nie, a co on ma dwa ptaszki, to masz trzy. A, no tak, dobra. A co na... No to że kurwa, 5 zł, wygram, a przyje dostałem kopnięty. To panowie, no tak. Ale nie wiadomo, czy wygram. Takie są zasady. Słuchajcie, jesteśmy cały czas w kategorii film. Tutaj bardzo fajna kategoria. Część młodych widzów, młodszych widzów może nie znać tej osoby. Dla nas jest, dla was jest pewna bardzo dobrze znana ze Słonecznego Patrolu. Chodzi oczywiście o Pamelę Anderson. A pytanie brzmi następująco. Ile lat ma Pamela Anderson? Jest. Odpowiedź A 46, odpowiedź B 53, odpowiedź C 58, odpowiedź D 62 lata. Ile lat ma Pamela Anderson? 46, 53, 58 czy 62? B, ile było? 46, 53, 58, 62. Ile lat ma Pamela Anderson? Nie już.
Wyobraźcie sobie, że o Pamela Anderson mam fantastyczną ciekawostkę. Pamela Anderson nazwała swoje piersi, które zostały oczywiście ulepszone. Prawdopodobnie imiona pochodzą od lekarzy, którzy robili te, powiększali biust w 2004 roku. Piersi nazywają się Pancho i Lefty. A Pamela Anderson urodziła się 1 lipca 1957 roku w Ladysmith w Kanadzie, czyli ma 53 lata. Prawidłowa odpowiedź to B. A zatem razicie się prądem razem. Jeszcze nie przeszło po poprzednim. To teraz ty pierwszy, bo ja muszę chwilę jeszcze odsapnąć. Dalej, tutaj to jest nic, to jest wszystko, człowieku, nic. Lepiej dostać 4 tu niż 5 na szyję. A co na to i tutaj te lepiej? On tu ma zegarek, zdejmij zegarek. No gdzie, no to tu mnie gdzieś rób, no. Poczekaj, bo mi zegarek zniszczy. No daj kawałek tu, przecież potem mi zrobisz na łokciu. Lubiliście Pamela Anderson w słonecznym potoku? Czekaj, kochał. Ale tam była, jeszcze taka jedna. To mnie dłużej coś tu idzie niż jego. Bo ja jestem odporniejszy, to mnie dłużej... No nie, bo mi się palec przytek przycisnął. Nie ma co do maso tutaj. Lubiliście Pamela Anderson? Oczywiście. Jak się kochał, ale tam była jedna ładniejsza, taka ciemna. Była, była. Nie pamiętam na teraz nazwiska. Ja ale David Hasselhoff też był fajny, nie? Myślałem, no, że był ładny. No brzydki nie był. No. No to tym sposobem kończymy kategorię film i przechodzimy do kategorii motoryzacja. Motoryzacja. To będzie bardzo proste pytanie, tak na rozgrzewkę przed kolejnym pytaniem. Jak nazywa się tor testowy w programie Grand Tour? Odpowiedź A. Autodromo Nazionale di Grande. Odpowiedź B. Grand Tour Ring czy C. Ebolodromo. Jak nazywa się tor testowy w programie Grand Tour? Jako ciekawostkę dodam, że tor testowy Grand Tour faktycznie nazywa się Ebolodrom, czyli prawidłowo odpowiedział Burzyk Jadson. Nazwa wzięła się od tego, że według Jeremiego Clarksona przypomina kształtem wirusa Ebola. A jeszcze jest taka jedna ciekawostka, słuchajcie, o Jeremie Clarksonie samym. To było jeszcze w czasach kręcenia programu Top Gear, kiedy podobno Jeremy Clarkson miał taki swój najpoważniejszy wypadek od lat. Niektórzy mówią, że to był najpoważniejszy wypadek Jeremiego Clarksona od 31 lat, a był spowodowany oczywiście lekko przez co musieli poczekać nad wznowieniem kolejnej części Grand Toura, ponieważ panowie wymyślili sobie, że będą ciężarówkami rozpędzać się, hamować i uderzać w różne rzeczy. Hammond rozbił się o barak z dykty, May baniak z wodą rozwalił, a Jeremy postanowił, że swoim Renault wjedzie magnumem w ceglany mur. No i sprawiło to, że doznał kontuzji dosyć poważnej podobno wtedy, ale jak wiadomo, najwięcej kontuzji doznaje Richard Hammond. I tym sposobem macie tutaj poprosić. W crash testach robić za manekina. Tak. Proszę bardzo. Jeszcze dobrze, że jestem kopnięty. Ale prowadzisz. Ale jakim kosztem? Ale jakim kosztem? Panowie, kolejne pytanie w kategorii motoryzacja. To będzie dotyczyło wiedzy naszego kanału. Ojej. Jakie pierwsze auto przetestowaliśmy na naszym kanale? I wrzuciliśmy oczywiście film z tym samochodem. Odpowiedź A. Infiniti QX30. Odpowiedź B. Dacia Docker. Odpowiedź C. Skoda Octavia RS. Odpowiedź D. Renault Megane. Ale mówimy o teście? Test, który został po prostu opublikowany jako test. To jeszcze raz poproszę. A. Infiniti QX30, B. Dacia Docker, C. Skoda Octavia RS, czy D. Renault Megane. Który pierwszy test opublikowaliśmy na naszym kanale? Strzał. Ty pamiętasz, Hudson? Nie. Dodam tylko, że ten film był poprzedzony trailerem 4 rowery. Czyli zgadłem. Ponieważ pakowaliśmy do Daci Docker 4 rowery. I pierwszy to test... Patrz, liczę, że nie popieścisz. Pierwszy test, który opublikowaliśmy, to była właśnie Dacia Docker. Podzieliliśmy w ogóle ten test wtedy na dwie części, a potem się pojawiały 50-minutowe testy samochodów. A tam uznaliśmy, że za długo, 50 to trzeba na 20 podzielić. Nie są to hitowe materiały, ale Dacia Docker była bardzo przyjemnym samochodem i bardzo przyjemny był to test. Odpowiedzieliście prawidłowo, więc macie po ptaszku. No, panowie, tutaj jeszcze na końcówce jest szansa cały czas, żeby się wszystko odmieniło. Jeszcze są dwa pytania w kategorii muzyka i podejrzewam, że tutaj będzie dużo strzelania. Dodam, że te pytania były wymyślane na 5 minut przed dzisiejszym quizem Kuba, bo mi się zapomniało. Więc pewnie anegdot też nie ma. Anegdot? Są anegdoty. Są anegdoty, ale to wiesz, są anegdoty, ale to takie głupkowate. No to cóż,
5 do 4 dla Burzyka, zostały dwa pytania, została kategoria muzyka, tu cały czas jeszcze wszystko może się zmienić, może być remis, może być wygrana Adsona, a może Burzyk zdeklasować finalnie Burzyka. Kategoria muzyka... Może, dawaj, czytaj. Kategoria muzyka, w którym roku Krzysztof Krawczyk nagrał utwór Parostatek? Odpowiedź A, 1969 rok, odpowiedź B, 1976, odpowiedź C, 1982 rok. W którym roku Krzysztof Krawczyk nagrał Parostatek? 1969, 1976 czy 1982? Strzał. Moi drodzy, Krzysztof Krawczyk, no to tragiczna śmierć, że w ogóle dla mnie to jest jeden z fajniejszych artystów polskich, wiele osób się z niego śmiało. Olbrzymi szacun do Krzysia Krawczyka trzeba mieć, bo to ile genialnych hitów wydał, ile nam radości sprawił, bo przecież Parostatek to jak my inne hity lubimy śpiewać na naszym kanale, więc to była taka ciekawostka. Odpowiedź prawidłowa to B, 1976 rok. I tym sposobem, moi drodzy, w naszym quizie mamy remis przed ostatnim pytaniem. No kto by się spodziewał, że do tego dojdzie? Większych emocji być nie mogło. Kto by się spodziewał, że do tego dojdzie i że Burzyk będzie teraz kopnięty? A ostatnie pytanie, przyznam, no ciekawe, czy będziecie wiedzieli. Przeciągę. To też jest niemiło. To jest niemiło, ale przy szyi... No to tutaj to... przypisujemy Adson i Xik dla Burzyka. No ciekaw jestem, czy w ostatnim pytaniu odpowiedzi prawidłowo. Ale już połowę mamy, to jest dobrze, panie Sonie. Nie jest źle. 50% już jest. Nie jest źle. Można walczyć o przebicie. Moi drodzy, ostatnie pytanie w kategorii muzyka. A ty to wiedziałeś, czy strzelałeś? Tak nie do końca. Dwie odpowiedzi myślałem. Albo B, albo C. Czyli albo 76, albo 82. No dobrze, ostatnie pytanie w naszym quizie. Od niego zależy wszystko, bo mamy remis. Jak ma na imię żona Zenona Martyniuka? Odpowiedź A. No, Danuta. No, oglądał film! Odpowiedź B. Monika. Odpowiedź C. Halina. Jak ma na... pierwsze? Jak ma na imię żona Zenona Martyniuka? Jedną. Odpowiedź A. Danuta. Odpowiedź B. Monika. Odpowiedź C. Halina. Jak ma na imię żona Zenona Martyniuka? Jedyne, co mnie cieszy, że nie będę rażony po szyi znów. Wiesz to? Wiem. No widzisz, takie pytanie zadał dla disco polowca na koniec. Jak no. Dla disco polowca? Proszę. Przez twoje oczy zielone. Nie będę rażony w szyję. Proszę pokazać. Mogę tylko zdradzić, że utwór, który śpiewał Adson, pochodzi z 2014 roku. To jest najbardziej znany utwór Zenona Martyniuka, Przez Twe Oczy. I żona Zenona Martyniuka na imię ma Danuta. Uch, kurde, uratowałem się. Moi drodzy, w naszym quizie Burzyk i Adson zremisowali. A że nie ma dogrywek, muszę uratować. Zaproponowałeś dwa takie starodawne imiona, więc to na pewno będzie jedno z nich. No dlatego właśnie, bo jak robiłem te ostatnie pytanie, to ostatnie pytanie, tak widziałem, że z domu, tam mówię, kurde, pisałem Monika, mówię, jeszcze jakiś starodawny. No wiedziałem, drugie... ja to logicznie cię podszedłem, wiedziałem, że tutaj coś była w tym zależy. Panowie, było jeszcze, to jest takie dodatkowe pytanie, które wczoraj zmieniłem, to dla widzów będzie pytanie, po kilku sekundach wy będziecie mogli odpowiedzieć, sucharek na koniec. Które koło najmniej zużywa się na zakręcie? Lewe przednie, prawe tylne czy zapasowe? Drodzy widzowie, które koło najmniej zużywa się na zakręcie? Damy chwilę na zastanowienie się. No i panowie, które się najmniej zużywa na zakręcie? Zapasowe. Oczywiście, że zapasowe. Ale co to było śmiesznego? Suchary nie muszą być śmieszne. Ja tu szukam jakiegoś drugiego dna, czegoś, zastanawiam się. To jest rozrywka dla prostych ludzi. Dobrze, to poczekaj. Cieszę się, że nie przegrałem. Gratulacje. I że nie dostałem drugi raz. Ale wy nie wiecie, co was jeszcze czeka, ja już wiem, jak to jest. Panowie, dzisiaj... nagrodą w dzisiejszym quizie, z racji, że wygrały dwie osoby, to wydają dwie nagrody, nie przewidziałem tego, ale trudno. Zjednieje siostra. Nagrodą w dzisiejszym quizie, nie sponsorowane przez nikogo, są batony dla Koksa, czyli batony Men, orzeszki ziemne Bakoma i ciasteczkowo-śmietankowy Bakoma. No niestety, nie powiem, że możecie sobie wybierać, bo sam za was wybiorę. Takie właśnie batony, dla ciebie orzeszki ziemne. Dziękuję. Gratulacje dla ciebie. Gratuluję remisu. Gratuluję. Bardzo dobry, wysoki poziom. Wysoki poziom rywalizacji, muszę przyznać. Podsumuj na dole jeszcze. 6 do 6. Panowie, no poziom był wysoki. Emocje do samego końca. Emocje były do ostatniego pytania. Tak, bo to jest... Na piątce masz największe emocje tak. I na dziesiątce masz największe emocje, bo dochodzi do szyi. Bo tak sobie wprowadziliśmy, a to jest dobre. No myślę, panowie, że pierwszy quiz Kuwa można podsumować słowami, że było zajebiście. Bardzo dobry prowadzący, musimy pochwalić, ciekawostki.
trochę tendencyjne pytania, niektóre o Star Warsy, ale to jest u każdego z nas tak będzie. Tak, dodajmy, ja też będę miał swoje tendencyjne pytania. Każdy będzie myślał tendencyjne, próg może być dużo trudniejszy, może być dużo trudniej. Możecie uznać, że niektóre pytania były mega proste, bo niektóre nie były, takie były po prostu, żeby było dla rozrywki, dla rozrywania, żeby nie było jakoś mega trudno, żeby było podchwytliwie. Ale ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, bo teraz jak wiemy, że na 5. i 10. pytaniu jest rażenie w szyję, to już będzie tendencyjność w układaniu pytań. Nie, no może zmienić, będziemy zmieniać zasady rażenia. Więc tak, więc to ci, co tu siedzą, decydują, od którego miejsca będziemy zaczynają. Zastanowimy się, żeby dwa razy była szyja. Żeby dwa razy była szyja, ale od którego zaczynają. Tak, to się zastanowimy, tak, czy drugie pytanie będzie, czy trzecim pytaniu będzie szyja, to się jeszcze zastanowimy przed kolejnym quizem. Tymczasem gratuluję Burzykowi Jacksonowi, jestem zaskoczony niektórych odpowiedzi, w sensie, że odpowiedzieli prawidłowo oczywiście, no smutno mi bardzo, że w przypadku Gwiezdnych Wojen trochę tak nie do końca, w przypadku wszystkich było, ale Adson strzał. A tylko dwa pytania były, na które obaj nie wiedzieliśmy. Gwiezdne Wojny i... Fame MMA. I Fame MMA. A tam miałem taki pomysł, ale... Nie, tak na Gwiezdne dobrze. Wojny to Adson wiedział. To było kolejne pytanie o Pamelę Anderson. Tak. Bo tam... Pamelę nie trafiliśmy obaj? Adson trafił w Gwiezdne Wojny, tutaj były Gwiezdne Wojny. Tutaj były Gwiezdne Wojny. 1977. Dokładnie. A, że pamięta do tej pory. Pamięta, no ale ile lat ma Pamela Anderson, że 53 to już nie pamięta. No, także 10 pytań zawsze będzie w naszym quizie. W kolejnych odcinkach to Burzyk albo Adson będą prowadzącymi. Ja będę prawdopodobnie rażony prądem. Zobaczymy, czy... Na pewno. Zobaczymy. 10 na 10 nie ma opcji. Zobaczymy, jak będziemy wypadać w kolejnych odcinkach quizu wiedzy absolutnej. Dajcie znać, co myślicie. Możecie też ewentualnie napisać w komentarzach, czy jak z nami może odpowiadaliście, to trafialiście na te pytania, odpowiedzi, czy chcecie z nim zwiększyć poziom trudności, to oczywiście podyskutujemy sobie w komentarzach. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w kolejnym odcinku Quizu Wiedzy Absolutnej, czyli Kuwa. Z Wami Doman, Adson i Burzyk. Cześć! Do zobaczenia.